Witam serdecznie, Bogusz Kasowski. Zaczynamy Today in USA we wtorek, 23 lipca 2019, ale nim przejdziemy do dzisiejszych rynków, wspomnijmy, że w 1777 roku 23 lipca Kazimierz Pułaski wylądował w Ameryce Północnej, generał Pułaski tak naprawdę, który nie został przyjęty tak naprawdę po wyroku przez tutaj wydanego przez zaborców wyroku śmierci, nie został przyjęty przez żaden europejski kraj, emigrował do Stanów, ale co warto wspomnieć, Benjamin Franklin do Jerzego Waszyngtona już w maju 77 pisał właśnie, że hrabia Pułaski z Polski, oficer znany w całej Europie z odwagi i walki o wolność swojego kraju z przeważającymi siłami Rosji, Australii i Prus, może być bardzo użyteczny w naszej służbie. W efekcie trafił do Stanów Zjednoczonych właśnie w lipcu i od początku służył już w randze generała brygady w Armii Kontynentalnej. We wrześniu 1777 roku w bitwie pod Brandywine dzięki swojej odwadze uratował życie samego Jerzego Waszyngtona, za co ten 15 września, czyli kilka dni później, promował Pułaskiego na stopień generała brygady amerykańskiej kawalerii. Rok później, w 1978, utworzony Legion Kawalerii, na którego czele odniósł zwycięstwo nad Anglikami w bitwie pod Charleston w maju 1779. Z kolei na wieść o śmierci Pułaskiego Jerzy Waszyngton zdecydowałby w dniu, w którym przyszła ta wiadomość, czyli 17 listopada 1779 roku, hasłem w wojsku amerykańskim stał się Pułaski, a odzewem Polska. Tak więc nasz bohater za wolność waszą i naszą tutaj się mocno wsławił, tak, i tak naprawdę no, ratując życie Jerzego Waszyngtona podczas wojny o niepodległość, no nie ukrywajmy, walnie przyczynił się do powstania Stanów Zjednoczonych. W sumie no, w takim kształcie, w jakim jest on obecnie, nieważne czy go popieramy czy nie, ale jednak walczył tutaj właśnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych i no, bardzo się przy tym wsławił, tak. Zresztą no, sam fakt, jaką opinią się cieszył jeszcze przed wyruszeniem, tak, jeżeli Benjamin Franklin już słyszał o hrabim Pułaskim z Polski, tak, o jego odwadze, no to naprawdę w tamtych czasach, kiedy nie było Facebooka, Twittera, swoje musiał zrobić. Z kolei już XX wiek, w 1926 roku, Fox Film, czyli późniejsza wytwórnia filmowa 20th Century Fox, która obecnie należy do Walta Disneya, ale Fox Film w 1926 roku nabył patent pozwalający na zapisanie ścieżki dźwiękowej na taśmie filmowej i zsynchronizowanie obrazu z dźwiękiem, co no było przełomowym technologicznie etapem w historii kina i też warto właśnie o nim pamiętać. Z kolei w 1940 roku, 23 lipca, amerykański podsekretarz stanu Sumner Wells oświadczył, że Waszyngton nie uznaje radzieckiej okupacji krajów bałtyckich. Tu oczywiście jest to kwestia taka, że w Jałcie później nie mieli absolutnie nic przeciwko, żeby pozostawić te kraje w radzieckiej strefie wpływów, czy kraje tutaj typowo nadbałtyckie, takie jak Litwa, Łotwa, Estonia, które, żeby one były po prostu częścią Związku Radzieckiego. No ale w 1940 roku tak ładnie wystąpił, powiedział, co uważa, tak. To jest to takie, to z czego się nabijamy współcześnie, że Europa wyraża poważne zaniepokojenie jakimś tam faktem łamania demokracji, czy łamania praw człowieka, czy jakiegoś wprowadzania dyktatury, czy jakichś takich innych mało przyjemnych dla lokalnej ludności działań, ale my tu w Europie wyrażamy poważne zaniepokojenie, czy Amerykanie, tak? No i wtedy też wyrazili zaniepokojenie, że oni się nie akceptują, nie uznają radzieckiej okupacji. A efekt był taki, że po prostu kilka lat później chcecie Polskę, Litwę, Łotwę, Estonię, Czechy, połowę Niemiec, dobra, macie. Nie? Więc tak po prostu. A w 1952 roku celem przeciwdziałania, przeciwstworzenia, przeciwwagi dla Stanów Zjednoczonych wszedł w życie traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, czyli pierwszy protoplasta Unii Europejskiej, tak, w której obecnie funkcjonujemy. Myślę, że to jest też materiał na zupełnie oddzielną historię, więc nie będę tutaj się mocno skupiał. A w 1985, 23 lipca, zaprezentowano komputer Amiga 1000, pierwszy komputer osobisty zaprezentowany przez firmę Commodore z wbudowaną pamięcią w oszałamiającej wielkości 256 KB, pamięć tylko do odczytu zawierająca system komputerowy. Tutaj dzięki dyskietkom tak naprawdę był rozszerzalny do 8,5 MB. Oszałamiające 256 kg RAM-u, jak na ówczesne czasy.
Tu by się dobrze nadało ten cytat Billa Gatesa, który stwierdzał chyba, że więcej niż 512 kg jamu nigdy nikomu nie będzie potrzebne. Tak, ale to jest inna sprawa. Amiga kosztowała wtedy, w 85, 1285 dolarów, czyli około 3000 dolarów współcześnie, współczesnych nam dolarów, tak w sensie po uwzględnieniu inflacji. Czyli jakby na to nie patrzeć, olbrzymie pieniądze. A w 1997 Stany i Meksyk podpisały układ o wolnym handlu. Trochę tą umowę Donald Trump ostatnimi czasy zmodyfikował, więc tu oczywiście nie ma co dużo zerkać w aktualne historie o tej nowej umowie, też już w programie wspominałem, więc nie będę też się nad tym rozwodził. Jeśli chodzi o statystyki, dzisiaj dobrze wygląda WIG20. Pozwoliłem sobie zerknąć przed rozpoczęciem programu na ten WIG20 i niestety wygląda na to, że jednak ta statystyka dzisiaj się nie sprawdza. Choć oczywiście jeszcze do końca dnia chwila została i ten spadek jest minimalny, minus 0,03% w tej chwili, przed chwilą było 0,04, więc może się jeszcze tutaj odwrócić, ale widać, że szału nie ma, tak? To są minusy polskiego rynku. Jeśli chodzi o rynek typowo amerykański, ropa WTI słabo, bezstatystycznie tak naprawdę, indeks dolara słabiutko, S&P ma tutaj jakieś 70% na shorty, ale to też nie jest silna statystyka w mojej ocenie, jej nie wykorzystuje. No i tutaj Dow Jones też nie ma jakoś mocnego ruchu, więc statystycznego, więc po prostu mamy bardzo neutralny dzień statystycznie, więc ja bym się tu nie przywiązywał mocno do tych dzisiejszych statystyk. Jeśli natomiast chodzi o Janka Kotowskiego, który zazwyczaj bywał u mnie w programie, siedzi na plaży w Janie, monitoruje w tej chwili sytuację, jak co tam się dzieje. Nie wiem, czemu przysłał mi zdjęcie z napisem Jastrzębia Góra. Miał być w Janie pilnować opy, z którą handluje. Tak, widać, że na plaży jakieś prace się toczą, więc pewnie Jańczycy kopią okopy. Ale no, mam nadzieję, że jak będzie coś się działo, kolejny tankowiec mu tam gdzieś zawita, to da nam znać i będziemy w stanie zająć pozycję na ropie troszkę szybciej niż reszta świata. A jak wiemy, ropa WTI jest jednym z podstawowych instrumentów Janka, tak więc miłego wypoczynku. Uważaj na nisko przelatujące drony w tej Jastrzębiej Górze. To nie wiem, która to jest część Iraku teraz, Iranu, ta Jastrzębia Góra, ale jak coś to krzycz, nie? Wysyła SMS-y i tak dalej. Ale już na poważnie. Donald Trump wraz z przedstawicielami Kongresu porozumieli się w sprawie dwuletniego przedłużenia limitu zadłużenia limitu wydatków federalnych, co ma zapobiec zawieszeniu prac rządu federalnego, jak to miało miejsce chociażby na przełomie roku. Jednocześnie Kongres ma zaledwie 4 dni na klepnięcie tej umowy, ale ponieważ wśród przedstawicieli Kongresu byli oczywiście demokraci, to jest bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że ta umowa zostanie klepnięta, więc zawieszenie prac rządu federalnego do 2021 roku nam nie powinno już grozić. Chyba że mocno mi skoczą wydatki, im faktycznie znowu braknie kasy. Co warto wspomnieć, Kongres Stanów Zjednoczonych od poniedziałku przyszłego, 29 lipca, będzie miał wakacyjną przerwę trwającą do 9 września. Biorąc pod uwagę, że oni w ramach obowiązków służbowych dość często podróżują do swoich stanów i tak dalej, czyli do domu, na weekendy, nie weekendy, no to jednak też widać, że politycy umieją sobie zapewnić jakieś dodatkowe 5-6 tygodni urlopu od tak, żeby mieć święty spokój. No ale to jest wiadomo, politycy, to się nie zmienia niezależnie od kraju, w którym żyjemy. W Polsce jest podobnie, też nasz Sejm ma przerwę wakacyjną, choć wszyscy się zastanawiają, co oni robią, kiedy podczas transmisji obrad Sejmu i co ja nie wrzucę kiedyś przed południem jakiejś transmisji obrad Sejmu, to te ławki są puste. Tam siedzi 10, 15, może 20 osób. Plus jedna, która przemawia do tych 20 osób i 400 pustych ławek, tak, czy 300. Więc ja tego nie rozumiem, czemu to nie jest rozliczane w żaden sposób. No ale to jest kwestia bardziej obywatelska, prawda? Z kolei również w Białym Domu doszło do spotkania z przedstawicielami firm technologicznych w sprawie współpracy z chińskim Huawei'em po stwierdzeniu przez Donalda Trumpa, że on zostaje ściągnięty z czarnej listy. Jednocześnie urzędnicy z administracji stwierdzają, że pozostaje na tej liście pod kątem technologii, które mogą być wykorzystane jako zagrożenie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych itd. Więc Biały Dom się spotkał m.in. z Cisco Systems, Intel Corporation, Broadcomem, Qualcommem, Micron Technology, Western Digital czy Google, co zaowocowało obietnicą wydawania terminowych licencji dla amerykańskich firm współpracujących z Huawei'em.
co jednak wiadomo, że nadal nie ściąga oskarżeń amerykańskich względem Huawei'a, czyli o naruszanie, łamanie sankcji względem Iranu, kradzież amerykańskiej własności intelektualnej, czy bycie furtką dla chińskiego wywiadu przy budowaniu infrastruktury 5G we wszystkich krajach, w tym również w Stanach Zjednoczonych, z których już zostali zbanowani, ale jednak no, w pewnym momencie mieli swego czasu być dość istotną częścią budowy tej właśnie struktury. Z kolei agencje ratingowe Fitch Ratings oraz Moody's obniżyli swoje prognozy dla spółki Boeing ze stabilnego na negatywny ze względu na przedłużający się czas powrotu maszyn Boeing 737 MAX do służby. Również pojawiła się informacja, że Boeing zabezpieczy około 5 miliardów dolarów w swoim budżecie na opłaty, jakie będą tutaj poniesione przez spółkę jako koszty uziemienia maszyn w tutaj właśnie w wyniku tych dwóch katastrof, jakie miały miejsce w Indonezji i Etiopii. Ale pamiętajmy, że obie agencje pozostawiają wysoką jakość, wysoką cenę ratingową dla długu spółki, wynoszącego prawdopodobnie około 14,7 miliarda, który ma jeszcze o 10 miliardów wzrosnąć w tym roku zdaniem Fitch Ratings. I ta wysoka ocena to jest ocena A łamane przez F1 od Fitcha, tudzież A2 z Moody'sa, czyli dość bardzo wysoko. Zdaniem agencji maszyny Boeing 737 MAX czy też Boeing 737 8200, jak będą prawdopodobnie rebrandowane przez producenta, pozostaną problemem dla linii lotniczych, dla transportu powietrznego również w 2020 roku i przez wiele lat pozostaną cieniem na reputacji i opinii na temat firmy Boeing. I w tym momencie oczywiście możemy sobie zerknąć, jak wygląda nasz wykresik. Może nie stąd, tylko weźmiemy sobie go. Tu powinienem mieć moje wykresy. No i jak widzimy, tak, Boeing nam tutaj wyszedł z tego trójkąta, który się nam zbudował górą, ale pozostaje w tej strefie właśnie 360-400 dolarów za akcję. Wysoka ocena wysoka ocena ratingowa spółki, mimo że pokazuje, że może spaść z czasem, tak, no bo zmiana prognozy ze stabilnej na negatywną pokazuje, że może się pojawić jakiś problem, czy może w przyszłości nastąpić negatywna właśnie rewizja oceny ratingowej spółki. Jednak mimo wszystko, mimo dużych tutaj prognoz na wzrost długu, jeśli on się okaże nieprawdziwy, to raczej nie dojdzie do negatywnej, do zmiany oceny. Jeżeli maszyny wrócą w powietrze w tym roku, też to powinno wpłynąć pozytywnie i na akcjonariuszy, i na spółkę, i na jej ocenę w oczach inwestorów, zarówno tych bieżących, jak i ewentualnie przyszłych, jak i tutaj oczywiście linii lotniczych. Więc zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Widać, że ten podbitka chciała być jeszcze troszkę większa, została ściągnięta w dół, ale na razie uważam, że raczej nie będziemy mocno uciekać z tej strefy, którą tu mamy wyznaczoną. Ja ją sobie jeszcze przedłużę. I myślę, że ten trójkącik możemy sobie ściągnąć, ponieważ on się już tak naprawdę nam zdeaktualizował, więc nie ma potrzeby, żeby zostawało nam nadmiar linii. To jest zwykła spółka, więc tutaj nie ma takiej potrzeby. Wracając do wiadomości, Apple prowadzi rozmowy w sprawie zakupu części biznesu Intela skupionej na produkcji modemów do telefonów komórkowych, do smartfonów. Zaawansowane rozmowy mogą się zakończyć już w przyszłym tygodniu. Wartość umowy może przekraczać nawet miliard dolarów i jest pokłosiem tego, że Intel w kwietniu ogłosił informację, że kończy działalność w segmencie modemów 5G. Warto pamiętać, że Intel w najbliższych dniach, znaczy pojutrze, przedstawi wyniki za drugi kwartał tego roku. Z kolei Apple swoje wyniki finansowe przedstawi 30 lipca i prawdopodobnie wtedy też będziemy poznawać informacje dotyczące potencjalnego właśnie przejęcia fragmentu biznesu Intela przez Apple właśnie w segmencie modemów 5G. Przejęcie tej części pozwoliłoby Apple się uniezależnić od umów z Qualcommem, który no, jakby na to nie patrzeć, jest wiodącym w tym momencie dostawcą i chyba jedynym dostawcą posiadającym w ofercie właśnie modemy 5G wykorzystywane w produktach z nadgryzionym jabłkiem. Tak więc może być to bardzo ciekawa i tak naprawdę tak zwany cornerstone, tak w
uzależnieniu spółki Apple od amerykańskiego też podwykonawcy Qualcomm. Więc kamień milowy może zostać tutaj podpisany, więc koszt tutaj miliarda, czy nawet większej kwoty będzie miał bardzo pozytywne przełożenie na przyszłe zyski Apple, który po prostu obniży sobie koszty, nie będąc koniecznie związany z produktami Qualcomma. Inny podwykonawca Apple, LG Display, poinformował o planach zainwestowania 2,6 miliarda dolarów w nową linię produkcyjną wyświetlaczy typu OLED w Korei Południowej. LG Display jest liderem rynkowym w kategorii LCD, jednakże ze względu na rosnącą konkurencję ze strony chińskich firm stara się przekierować swoje moce produkcyjne właśnie na ekrany OLED, które właśnie mają zdaniem firmy większy potencjał, lepszą przyszłość niż tańsze LCD-ki. Jednocześnie pamiętajmy, że dzisiaj LG Display, na koreańskiej giełdzie oczywiście, poda swoje wyniki finansowe za drugi kwartał. Z kolei afrykański pomór świń w Chinach, tak, zawsze mnie ta cała nazwa, tak, afrykański pomór świń w Chinach, nie, brzmi fajnie, nie? Trochę zabawnie, tak trochę jakby człowiek nie wiedział, o czym mówi, nie? Ale dobra. W Kamboncie może sprawić ten wirus, że w Chinach braknie wieprzowiny i to w takiej skali, która przewyższa całoroczny międzynarodowy handel wieprzowiną. Szacunki mówią o co najmniej 18 milionach ton strat w samych Chinach. Z kolei, jeśli amerykańscy hodowcy chcieliby sprzedać więcej wieprzowiny do Chin, muszą zaprzestać stosowania na swoich farmach farmakologicznego środka raktopaminy, który jest dozwolony w Stanach Zjednoczonych, jest dozwolony w Brazylii, ale jest zabroniony w Chinach i w Unii Europejskiej. Chiny ostatnio zablokowały czy zbanowały producentów kanadyjskich, w których mięsie właśnie wykryli tą raktopaminę. W tej dekadzie Unia Europejska była głównym dostawcą, głównym eksporterem wieprzowiny do Chin, odpowiadała za około 2/3 chińskiego importu, a jednocześnie same Chiny dotychczas odpowiadały za połowę produkcji wieprzowiny na świecie. Warto podkreślić, że wojna handlowa podniosła cła na amerykańską wieprzowinę z 12 na 62%, ale mimo to eksport wieprzowiny ze Stanów Zjednoczonych w maju wzrósł o 33% rok do roku. Mieliśmy w maju ubiegłego roku początek tej wojny handlowej, więc tutaj oczywiście troszkę to spadło też w maju, ale właśnie już też przyrost jest olbrzymi, tak? Mówi się, że ogniskiem afrykańskiego pomoru świń obecnie jest Laos, ale problemy dotyczą także hodowli w Wietnamie, Kambodży, Korei Północnej, Mongolii, także w Bułgarii w Europie. W Belgii z kolei odkryto choroby także u wolno żyjących dzików, co może oznaczać, że to jest tak naprawdę kwestia czasu, jak w tamtych okolicach pojawi się afrykański pomór świń również w trzodzie hodowlanej. A pamiętajmy, że Belgia jest relatywnie blisko Niemiec, które są jednym z głównych producentów, głównych eksporterów wieprzowiny w Unii Europejskiej. Drugim głównym eksporterem jest Hiszpania. Natomiast możemy sobie spojrzeć, jak tutaj wygląda ta sytuacja. Jeżeli chodzi o... Głównym eksporterem są Niemcy. Hiszpania, tak? Razem odpowiadałem za prawie 30% rynku, wraz z Dania i Niderlandy, czyli Holandia. I zobaczmy, że tutaj mamy ten wynik bardzo, bardzo wysoki, tak? Więc tutaj mamy 10-17, 20-30, 45% rynku odpowiada za te trzy kraje. 50% razem z Belgią, tak? Jak w Belgii się pojawi pomór świń, oto Holandia, Niemcy są najbliżej zagrożone, później oczywiście kolejno Dania, Francja i wtedy już Hiszpania, także Polska. I w tym momencie, tak, czy warto patrzeć na 20% Stanów i Brazylii? W tej chwili już są plotki, że w Stanach Zjednoczonych firmy zajmujące się przeróbką wieprzowiny, obróbką wieprzowiny płacą więcej za wieprzowinę pozbawioną śladów raktopaminy. W tym momencie, tak, to jest niepotwierdzona informacja. Z kolei trzeba wiedzieć, że w Stanach Zjednoczonych również działa firma należąca do Chińczyków i która całą swoją produkcję właśnie już kieruje na eksport do Chin, więc kupuje tylko i wyłącznie wieprzowinę z farm, które właśnie nieść to są raktopaminy wpływającej pozytywnie na przyrost masy mięśniowej bez tłuszczu, tak, bez większej ilości tkanki tłuszczowej. Czyli po prostu, no, jest to tak oczywiście sztuczny środek farmakologiczny, a jednocześnie tak pozwala na większą tutaj hodowlę. Jak widać, mamy Chiny i Unię Europejską, które w sumie odpowiadają za ponad 70% rynku.
Stany Zjednoczone za 10,5%, tak? To jest produkcja wieprzowin, to nie jest eksport, to jest produkcja. Zresztą jak widzieliśmy na tym wykresie, Chiny odpowiadają za 0,9% eksportu wieprzowiny na świecie. Więc jest to minimalna ilość, a produkują zdecydowanie największej. Mowa jest też, że oczywiście, jak wspominałem już w programach swoich, wieprzowina jest prawdopodobnie od 30 do 50% trzody chlewnej w Chinach zostało wybite ze względu na afrykański pomór świń. Natomiast specjaliści mówią, że jeżeli chodzi o lochy w hodowlach, ta liczba zdecydowanie będzie przekraczać 50%, co oznacza, że odbudowa hodowli wieprzowiny w Chinach będzie wieloletnim procesem, co oczywiście przyczyni się do zmian cen zarówno na rynkach finansowych, jak i niestety na ceny w sklepach. Tak więc kto może, niech skap kupuje. Z kolei Philadelphia Energy Solutions złożyła wniosek o upadłość po pożarze rafinerii w czerwcu. Spółka zamknęła spaloną rafinerię przetwarzającą 355 tysięcy baryłek dziennie, zwolniła około 1000 pracowników, a dokładniej zwolniła część 600, ma pójść do zwolnienia w sierpniu, tak, część związkowców. Natomiast spółka sama w sobie powinna otrzymać nawet 1,250 milionów dolarów z ubezpieczenia pożarowego, tak, jak i utratę źródła działalności, co powinno jej przetrwać proces układy upadłościowe, spłacić wierzytelności i być może jeszcze powrócić tutaj na rynek, tak, zaistnieć znowu na rynku w dalszym ciągu. Z kolei Ford wczoraj poinformował o zamykaniu, o ograniczeniu produkcji w Ontario, natomiast zamierza zainwestować 50 milionów w modernizację zakładu produkcyjnego w Chicago, zwiększając zatrudnienie o 450 osób. Po modernizacji mają montować w fabryce w Chicago części do hybrydowego SUV-a Forda Explorer oraz Lincoln Aviator Grand Touring, a także do SUV-ów budowanych, produkowanych na użytek policyjny, co tak naprawdę fantastycznie wpisuje się w politykę Donalda Trumpa, tak? Zobaczcie, Ford powiedział, że zwolni w Ameryce Południowej, ogranicza Chiny, ogranicza Kanadę, a jednocześnie inwestuje pieniądze w Stanach Zjednoczonych, czyli dokładnie to, co Donald Trump chciał osiągnąć, Ford, amerykańska firma, realizuje w pełni, tak? Co zresztą mamy nadzieję, że pozwoli tej spółce wyjść z problemów, wyjść z tej niskiej wyceny, jaką ona tutaj od lat ma. I widzimy, że ta cena nam się stabilizuje w okolicach tych 10 dolarów za akcję. Choć oczywiście wiadomo, że przy kryzysie byliśmy dużo, dużo niżej. Ale w tej chwili no, 10 dolarów, 8 jest tym takim dołkiem, którego nie powinniśmy już przekroczyć. Wciąż mamy niby ten spadkowy długoterminowo patrząc, tak, bo jest on naprawdę długi i wciąż trwający. Ale z drugiej strony zaczął się nam rysować dość ostry trend wzrostowy, tak? Tylko widzimy, że tu wcześniej też był podobny trend, który no, został złamany, jakby na to nie patrzeć. Tutaj był on dużo krótszy, z mocną konsolidacją w pewnym momencie. Ale w tej chwili już możemy sobie stwierdzić, że tutaj jednak mamy ten mocny trend wzrostowy. I mamy nadzieję, że on się nam utrzyma, tak, i zacznie tej spółce mocno pomagać, zwłaszcza po modernizacjach, po nowych umowach z Volkswagenem, o czym informuję na bieżąco, więc dzieje się u Forda. Natomiast w środę i w czwartek pojawią się wyniki Facebooka, Google i Amazona. Wyniki za drugi kwartał. I co warto podkreślić, te trzy spółeczki odpowiadają, stanowią 9% amerykańskiego indeksu S&P 500. Więc można mówić, że się nie przejmujemy tak fundamentami, podejściem fundamentalnym właśnie ze strony najróżniejszych spółek. Natomiast ja bym się generalnie tymi trzema spółkami przejął, wynikami tych trzech spółek, ponieważ one będą nadawać ton. Zobaczmy, jak negatywne informacje o spadku liczby subskrybentów w Stanach Zjednoczonych o symboliczną liczbę 130 tysięcy w porównaniu do kilkunastu milionów, które Netflix posiada w Stanach, przyczyniła się do 14% spadku wartości akcji Netflixa, więc widzimy, jak ten wykres wygląda i na chwilę obecną nawet on nie wygląda, jakby miał chęć się zatrzymywać, tak?
Zjechaliśmy z 360 na 310, słuchajcie, 360 na 310, czyli o 70 dolarów to nawet jest więcej niż 14%. Tak, bo zjechaliśmy tutaj o 50 dolarów, 36, no może to jest około 15-16%. Tak czy inaczej, zjazd jest duży i na chwilę obecną nie widać, żeby Netflix miał ochotę specjalnie się zatrzymywać. Również wybił się z tej szerokiej konsolidacji, którą tu widzieliśmy, 340-390 dolarów i pytanie, czy do niej powróci. Być może dopiero po następnych wynikach kwartalnych, jeśli okażą się one lepsze, a także po wynikach za czwarty kwartał, po wynikach za cały rok, kiedy tutaj zaczniemy widzieć wpływ nowej platformy Walta Disneya, czyli Disney Plus, jako nowej konkurencji dla właśnie Netflixa, który przez tą platformę stracił prawa do na przykład postaci Marvela, tak, i tutaj, czy innych tego typu produkcji, tak. Była mowa również o tym, że być może Netflix będzie produkował film, serial aktorski z Uniwersum Gwiezdnych Wojen, no ale ze względu na Disney Plus wiadomo już, że tego właśnie nie będzie. Pamiętamy, co wczoraj mówiłem w programie, że statystyka jest bardzo dobra dla tutaj Nasdaqa i 7900 jest targetem. Otwarcie luką w górę, nawet jeżeli ktoś wziął na otwarciu za te 860 punktów, no to 40 punktów z Nasdaqa sobie spokojnie do końca dnia ściągną, a dokładnie w pierwszą godzinę już nawet ściągną. 7900 sięgnęliśmy praktycznie w pierwszej godzinie, w drugiej godzinie by to padło. Bardzo fajny ruch, bardzo fajny rynek, bardzo fajne sytuacje i jak widać właśnie, tak, zaczęliśmy tutaj raz, dwa, trzy, cztery. 40 minutówki, w 40 minutę po prostu już byliśmy na, w 40 minut byliśmy na 7901, więc kto miał na 7900, tak, to zarobił. Więc tak wygląda sytuacja, tak wczoraj wspominałem, tak się okazało, że faktycznie jest. Mam się czym chwalić, to się chwalę, nie? Ale nim przejdziemy do reszty, chociaż w sumie właściwie możemy sobie po prostu przejrzeć w tej chwili rynki. Nasdaq. Nasdaqa dzisiaj zakończyliśmy. Nasdaq jest spółką technologiczną. Jutro i pojutrze mamy wyniki technologiczne. Prawdopodobieństwo, że będziemy właśnie w taki sposób resztę dnia funkcjonować, jest bardzo prawdopodobne. Oczywiście istnieje szansa, że będziemy mieli dalsze tutaj wzrosty i na początku dnia na pewno będzie większy ruch. Zresztą no jak jest przełożenie, wiadomo, na dwie tutaj, na dwa, no. Jezu, na dwa rynki względem siebie, tak, czyli to połączenie europejskiej z amerykańskiej sesji, no to jest okej, okay, tak. W tej chwili widzę, że na kontraktach nawet już jest wzrost i w tej chwili będziemy się otwierać luką w górę, będziemy się otwierać, wow, będzie ładna luka, będziemy się otwierać, teraz narysujemy sobie symbol, narysujemy sobie strzałeczkę, ponieważ otwieramy się luką w górę, no to oczywiście kolor musi być zielony. I tą strzałeczkę będziemy się otwierać tutaj od 960 punktów wyżej, więc mamy prawdopodobieństwo ataku na ostatnie szczyty, czyli na 9700 punktów, bardzo wysokie. I w tym momencie warto to mieć na uwadze, że właśnie taki scenariusz może się nam pojawić na Nasdaqu, że będziemy atakować i przebijać nowe szczyty. Donald Trump dostanie nowe paliwo do swoich tweetów, zresztą do jego tweetów za chwilę przejdziemy. Trochę zmieniam kolejność dzisiaj, ale S&P 500 nam się w dniu wczorajszym ustabilizowało. Tak jak wspominałem, to Nasdaq był silniejszy wczoraj, nie S&P 500. Zresztą zaraz to możemy zobaczyć bliżej. Tak, widzimy, że zaczął się luką w górę, praktycznie domknął tą lukę i tak naprawdę na minimalnym plusie zakończył dzień. Czy mamy szansę być pociągnięci jak przez Nasdaqa w stronę właśnie tutaj w stronę tutaj właśnie, przepraszam sobie, zajkam od razu też na bieżącą wycenę futuresów, w stronę 3000, na to wygląda w tej chwili właśnie kontrakty na futuresy, też są na S&P 500 ponad 3000 punktów, więc wygląda na to, że dzisiaj może się również pojawić atak na nowe szczyty, czyli poziomy w tym momencie widoczne w okolicach 3015 punktów, być może nawet odrobinkę więcej. Co on ma z tym kolorem czerwonym, no?
ale jak zmienię, to pewnie będę, jako default, to pewnie będę musiał w tym. Tak więc w dniu dzisiejszym, jako wtorek, możemy zaznaczyć sobie, że te 3017 punktów, 3015 punktów ma duży potencjał na wzrosty. Warto to mieć właśnie na uwadze. Więc tak wygląda kwestia właśnie, że będziemy mieli sporą lukę. W tej chwili właśnie mamy już lukę na 3000 punktów, czyli 15 punktów na S&P poza godzinami handlu. Spory, fajny wynik i daje dobrą perspektywę na dzień, tak? Choć oczywiście pamiętajmy, pierwszy moment na rynku jest tym momentem najistotniejszym. On tak naprawdę najczęściej wyznacza nam kierunek. Dow Jones, tu również mamy 100 punkcików wyżej, jesteśmy na 270, więc te szczyty też są w naszym zasięgu. Widzę, że skopiowanie łapki w górę nie jest takie proste, więc sobie tak. Więc czy mamy też szansę na te szczyty? Myślę, że jak najbardziej. Wygląda na to, że Amerykanie też będą chcieli podciągnąć jeszcze swoje wyniki. Dobre wyniki spółek powinny nam te rynki nam mocno podciągnąć w górę. Zobaczymy, tak. Mamy potencjał na to, żeby dzisiaj zaatakować te szczyty. Być może się zatrzymać na nich, być może je dość lekko przebić. Pamiętajmy, że przy tych szczytach będzie duży ruch, tak? Przy ATH zawsze się pojawia masa zleceń oczekujących w obie strony. Tak więc te informacje musimy być bardzo ostrożni, bardzo uważać, zobaczyć. Wczoraj mieliśmy minimalny wynik, jeżeli chodzi o Dow Jonesa. Dzisiaj już myślę, że ten wynik będzie dużo lepszy, bo już mamy 100 punkcików wyżej. Więc jest tutaj naprawdę pewna szansa, całkiem spora, że ładnie tutaj sobie podbijemy około 270 punktów o 0,1%. Tak więc to jest na otwarcie. Więc zobaczymy, jak będzie dalej. Jeżeli chodzi o Russella, no to niestety misie sobie najgorzej radzą w naszym zestawieniu. Gdzie tu są misie? Misie sobie radzą najgorzej w naszym zestawieniu. Wczoraj definitywnie na minusie 0,2%. A nawet szczerze mówiąc, nie wiem, jak wygląda rynek w tej chwili, jeżeli chodzi o futuresy na misie. Czy ja w ogóle mam misie dodane? Mam. I w tej chwili misie już tak naprawdę chyba odrabiają z tego, co widzę. 554, tak, odrabiają, są tutaj na dziennych szczytach w tej chwili, jeżeli chodzi o kontrakty futures. Więc jest tutaj też pozytywna informacja, jest tutaj byczy sygnał. Są w tej chwili, w tej momencie tutaj gdzieś, więc nasz byczek tutaj ma szansę na Russellku również podskoczyć, ale czy będzie to trwały wzrost, ciężko stwierdzić. Te 560 może być mocnym punktem tutaj do zatrzymania tego ruchu, mimo że to jest niewielka ilość punktowa, ale mogą dość mocno tutaj zatrzymać. No i zobaczymy, tak. Oczywiście to wszystko wynika z tego, że mamy pozytywną sesję europejską, tak. Nasz DAX też się pnie w górę. 380 do 499, tak, więc mamy 120 punktów na DAX-ie zyskane, jesteśmy przy 12500, okrągły poziom, domknęliśmy tutaj lukę, którą tutaj mieliśmy, tak, w tych okolicach, tak naprawdę, no oczywiście to nie jest luka typowo, tak, bo zamknięcie było 544, zabrakło tych 45 punktów, ale 3 godziny wcześniej ten dołek dnia, znaczy dołek dnia tamtego z luką, tak, po której powstała luka, czyli 8 lipca, był zdecydowanie niżej, tak, właśnie w okolicach 508 punktów, więc mając tutaj do dyspozycji 508 właśnie, idealnie w punkt, domknęliśmy dołek z 8 lipca, czyli można stwierdzić, że domknęliśmy tą lukę. Chwilę to trwało, wywołało to dwie luki otwarcia, tak, dwie luki tutaj bezsowe, jedną lukę pozytywną, jedną lukę dzisiejszą wysokim otwarciem. Ale to pokazuje, jak niebezpieczny jest ten rynek, jeżeli chodzi o luki. Dużo lepiej wygląda, że nie generuje. Zobaczcie tutaj, to jest luka pomiędzy wczoraj a dzisiaj. I zamknięcie wczoraj mieliśmy na brytyjskim indeksie 512 punktów, otwarcie 514, 515, więc w tym momencie luka wyniosła nam 3 punkty, tak? W porównaniu do tej luki na DAX-ie, którą widzieliśmy, która wynosiła dokładnie 289, 385, czyli 96 punktów. Różnica jest kolosalna, tak, więc przy tej samej pozycji nasze ryzyko przy brytyjskim indeksie jest dużo, dużo
mniejsze niż na niemieckim, co warto wziąć pod uwagę przy próbach rozgrywania go. No i jeszcze teraz na chwilkę sobie zerkniemy, co tam ciekawego Donald Trump dzisiaj pisze. Gwatemala, która formowała karawany i wysłała duże liczby swoich ludzi, w niektórych właśnie z przeszłością kryminalną, do Stanów Zjednoczonych, zdecydowała się złamać umowę, którą mieli z nami, podpisując konieczny trzecią zgodę bezpieczeństwa, czy bezpieczeństwa numer 3. Byliśmy gotowi, żeby ją podpisać. Teraz patrzymy na ban, taryfy i jakieś tutaj opłaty dodatkowe. I albo wszystko po kolei. Gwatemala nie działała zbyt dobrze. Big US taxpayer dollars. Wielcy podatnicy Stanów Zjednoczonych chcieli się przenieść do Gwatemali, ale zostali zatrzymani 9 miesięcy temu. Farmerzy zaczynają znowu dobrze zarabiać, dobrze się wieść po 15 latach spadków. 16 miliardów dolarów chińskich zmian, chińskich tutaj dotyczących właśnie ceł, nie dotknęło ich, nie dokonało żadnej szkody. Ale przypominam, że Donald Trump skierował 15 miliardów dolarów ze swoich tutaj środków budżetowych właśnie na wypłatę odszkodowań za wszelkie tutaj błędy taryfy celnej, tak? Keep America Great. No to fantastycznie. Gratulujemy Borisowi Johnsonowi pozostania nowym premierem Wielkiej Brytanii. Będzie wspaniałym premierem. Cóż, jakby to powiedzieć, no Boris Johnson jest dość charakterystyczną osobą. Pojawiają się plotki, że będzie mu w stanie wyprowadzić Wielką Brytanię również bez umowy z Unii Europejskiej. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Najnowsze sondaże. Najnowsze sondaże pokazują, że tylko 11% popiera start nowych przesłuchań w sprawie impeachmentu. Więc dobrze, zobaczmy. Mamy najlepszą ekonomię w historii, najlepsze zatrudnienie. Najwięcej ludzi pracuje w historii, najwięcej ludzi znalazło zatrudnienie. Najwyższe poziomy na indeksach giełdowych. Największe tutaj cięcia w obciążeniach podatkowych i prawnych w historii. Najlepsze i najnowsze, najbardziej zmodernizowane wojska. Praktycznie całkowicie odbudowane z ograniczonych, czy tutaj z zdewastowanych wojsk, jakie przejąłem w historii. Najlepszy VA to jest chyba tutaj właśnie taki opieka nad weteranami w historii, wybór i wiele, wiele więcej. Dokładnie, więc G takie kurka, tak? Nie wiem, jak nawet do końca takie G przetłumaczyć. G, no kurka, no to w takich wynikach, tak? Dokonajmy impeachmentu prezydenta. Grupa AOC plus 3, cokolwiek to jest, i inni demokraci cierpią z powodu syndromu Trumpa. Także niezależnie co się dzieje, cierpią właśnie na nienawiść względem prezydenta Trumpa. Tish Regan, ktokolwiek to jest, dziennikarka z Fox Business, powiedziała, Donald Trump zacytował: kompletnie przeczytałem cały raport Millera i wiecie, do jakich wniosków doszłam po przeczytaniu części pierwszej, części drugiej? Że tam nic nie ma. Nic tam nie ma. Kompletnie zmarnowano czas i pieniądze podatników na tego typu badania. Osobiście uważam, że nie jest to zmarnowany czas, natomiast warto właśnie podkreślać, że co wyszło tutaj z raportu Millera. Pięciominutowy materiał Next Evolution, cokolwiek to jest, ale nie będziemy chyba go oglądać. Kiedy zburzymy całkowicie i wybudujemy od nowa, to zastąpimy zły, zepsuty i dziurawy mur, dziurawą barierę na południowej granicy,
coś, co nie jest w stanie wykonywać swojej zamierzonej pracy, czyli chronić południowej granicy. Nie, moment. Kiedy burzymy i totalnie odbudowujemy zły, zepsuty i dziurawą granicę na południowej granicy, coś, co nie było w stanie funkcjonować prawidłowo, fake news media, tak, media, fake news media, dają nam zero tutaj wdzięczności za budowę nowego muru. Wymieniliśmy wiele mil starych bajer z nowymi, mocnymi murami, tak, więc... Tak, i to jest to, o czym mówiłem w tej chwili, dwa tweety dotyczące właśnie do ustaleń pomiędzy Trumpem a Kongresem, przedstawicielami Kongresu w sprawie budżetu federalnego. The Squad, czyli te cztery kongresmenki, jest bardzo rasistowską grupą kłopotliwą, bardzo rasistowską grupą troublemakers, czyli osób wywołujących kłopoty, takich zawadiaków, którzy są młodzi, niedoświadczeni i niezbyt bystrzy. Ciągnął kiedyś wspaniałą partię demokratyczną daleko na lewo, daleko w lewo na scenie politycznej i są przeciwko pomocy humanitarnej na granicy. A teraz są także przeciwko tutaj Urzędu Imigracyjnemu i Homeland Security, czyli jednej z Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Bardzo źle dla naszego kraju. Więc jak widać, kontynuowane są ataki na partię demokratyczną jako część właśnie tutaj taktyki Donalda Trumpa w kontekście nadchodzących wyborów. Więc warto mieć to na uwadze, że takie tweety będą się powtarzać coraz częściej i będziemy musieli je czytać tak, czy zwracać na nie uwagę. Wybieram się z pierwszą damą, żeby uszanować, złożyć nasze honory do Justice Stevens, Living Now. Nie wiem, kto to jest Justice Stevens. Amerykański prawnik, sędzia Sądu Najwyższego. No i zmarł kilka dni temu. No cóż. Raport informujący, że Iran złapał szpiegów CIA, jest totalnie fałszywy, zupełnie nieprawdziwy, zero prawdy. Co znaczy jedynie kłamstwa i propaganda. Tak jak oni by rzekomo zestrzelili drona. Propaganda wypuszczona przez reżim religijny, który bardzo mocno zawiódł i nie ma pojęcia, co robić dalej. Ich ekonomia jest martwa. No, powiedział człowiek, który wprowadził sankcje na Iran, nie? I będzie jeszcze gorzej. Iran jest totalnym bałaganem. W tym momencie warto zauważyć, że jest to tweet sprzed doby, tak? Natomiast pokazuje, że nie ma jakiegoś mocnego ocieplenia w stosunkach irańsko-amerykańskich, więc raczej tutaj nie dojdzie do jakichś większych... i teraz tutaj Donald... Tak, i to jest wczorajszy tweet, fake news jest wrogiem ludzkości, wrogiem ludzi. Mocno skonfliktowany Robert Miller, czyli autor raportu odnośnie współpracy, pomocy Rosjan w kampanii prezydenckiej Donalda Trumpa, nie powinien dostać kolejnego gryza jabłka, czyli kawałka tortu pewnie po naszemu. W końcu to będzie bardzo złe dla niego i dla fałszywych demokratów w kongresie, których mają nic innego do roboty, tylko marnować, aniżeli marnować czas na nieprawdopodobny, czy nieprawdopodobnie śmieszny, nieprawdopodobnie żałosne polowanie na czarownicę. Rezultatem raportu Millera było, że nie było żadnej współpracy, żadnego wpływu Rosjan na wybory prezydenckie w 2016, na zwycięstwo Donalda Trumpa. Ale pytanie, jakie powinno zostać zadane, dlaczego wszyscy ludzie Clinton, Hillary Clinton, dostali immunitety i dlaczego, gdzie się podziały wiadomości od Petera S. i jego kochanki Lisy Page, usuniętych i zniszczonych zaraz po tym, jak
opuścili Mileja, jak wyszli od Mileja. Zaraz po tym, jak zostali żądanie przedstawienia tych SMS-ów, co jest nielegalne. Wygląda na to, że być może dojdzie do faktycznie jakiejś sprawy przeciwko właśnie tutaj niektórym członkom czy osobom powiązanym właśnie z apetytem Mileja, czy składającym zeznania w sprawie takich tutaj nielegalnych działań. Ale to zobaczymy i raczej nie będzie to miało mocnego przełożenia na rynek. W 2016 prawie wygrałem w Minnesocie, w 2020, ponieważ Ameryka nienawidzi antysemickiego republikańskiego Omaha i w fakcie, że Minnesota ma najlepszą ekonomię na świecie, antysemickiego reprezentanta zwanego OMA i faktem, że Minnesota ma najlepszą ekonomię, rok ekonomiczny kiedykolwiek, wygram w tym stanie. Aha, czyli tutaj ten antysemicki reprezentant kongres to ona, czyli prawdopodobnie jest z tej grupy, która została zaatakowana przez Donalda Trumpa. Będziemy koszmarem dla prezydenta, powiedziała kongresmenka. A Donald Trump, jak dalej kontynuował w twecie, nie, to właśnie ta grupa tych demokratek, tych czterech kongresmenek jest koszmarem dla Ameryki. No cóż, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na dzień dzisiejszy raczej się spodziewam dalszych wzrostów na amerykańskich indeksach, z naciskiem tutaj oczywiście na Nasdaqa. Mamy potencjał, indeks dolara również nam dość mocno rośnie, ale widzimy, że dociera do tych punktów, w których ostatnio mieliśmy zawrotkę, więc te 97,7 może się okazać istotnym punktem do miejsca zawrócenia ze względu na ten 970, jak najbardziej na Nasdaqu jest dzisiaj osiągalne, być może przebijalne. Poziomy nowych szczytów na Dow Jonesie również jak najbardziej są w zasięgu. S&P 500 także, mamy w tej chwili futuresy po 3000 punktów, więc mamy je bardzo, bardzo wysoko. Najgorzej reprezentuje się Russell i tu niestety dobrych wiadomości nie mam. On też się otworzy wysoko, natomiast poziom 560-561 punktów może się okazać tym poziomem granicznym. Mamy ten kanał spadkowy, który tutaj dolną granicą, jak widać, był kontynuowany. Więc może się okazać, że dojdziemy do 562 punkty i nastąpi odbicie w dół na Russellu, który po prostu jest mocno uzależniony od amerykańskiego rynku typowo wewnętrznego, czyli wszelkie spowolnienia, natomiast S&P 500, Dow Jones, Nasdaq lecą na dobrych wynikach finansowych większości spółek, za wyjątkiem Netflixa, i cisną tak, jak chciałyby, tak jak Donald Trump sobie życzy, czyli w górę. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia na rynkach. Zobaczymy, co się od 15.30 będzie działo i dziękuję uprzejmie.